Hej, witam w mojej kolejnej prezentacji. Dzisiaj pokazuję, jak skonfigurować kierownicę pod Scania Truck Driving Simulator. Jest to odpowiedź na szereg pytań, które zadajecie mi na moją skrzynkę pocztową oraz na komentarze właśnie pod tymi filmami. Jest to oczywiście film na Wasze życzenie. Ok, więc na Wasze życzenie kręcę, pokazuję Wam, jak to wygląda u mnie. Oczywiście ten film może Wam pomóc, a może nie. Każdy z nas posiada inną konfigurację, inne kontrolery. Nie każdego stać jest na Logitech, czy to G27, czy G25, czy choćby Driving Force. W każdym razie każdy z Was, który posiada jakikolwiek program zarządzający z tą kierownicą, tym... Nowa wiadomość. Cicho, proszę mnie nie przeszkadzać teraz. Każdy ma jakiś tam sterownik ustawienia tej kierownicy. Ja Wam pokażę, jak mam ustawioną kierownicę w profilu. Tutaj proszę bardzo, specifics. Ja mam grę ustawioną na 860 stopni, gdzieś około 860 stopni. Gdzieś tam jest leciutkie przekłamanie jednak w tym obrocie koła kierownicy w stosunku do gry. O co chodzi, za chwilkę Wam pokażę, wszystko wyjaśnię w dalszej części prezentacji. Ja mam tutaj tylko ustawione 860 stopni i tyle mi wystarczy. To tyle, jeżeli chodzi o sam profiler. No wiadomo, że niektórzy mają kierownice, które posiadają kąt stopni 270, inni jeszcze 120, inni jeszcze inne. No jest tego na rynku tyle, że jest czym wybierać. Każdy z nas posiada inne kierownice. Ok, no to ja w takim razie przeskakuję do gry i tam jedziemy dalej. I tutaj już obrazki z gry. Oczywiście, aby ustawić kierownicę, mamy tutaj do ustawienia dwa parametry, czyli czułość kierownicy. Nie muszę chyba przypominać, co to jest. Wiadomo, czy chcemy mieć jakiś układ, jakiś luz na układzie kierowniczym, czy kierownica ma nam działać natychmiast po dotknięciu niemalże opuszkiem palca koła kierownicy kontrolera, czy ustawić sobie jednak jakąś tam tolerancję, jakiegoś luzu na układzie kierowniczym itd., itd. Magiczną funkcją jest tutaj nieliniowość układu sterowania. Wiele ludzi mnie pyta, o co tutaj chodzi z tą nieliniowością układu sterowania. A więc moi mili, tutaj na nieliniowości układu sterowania dostosowujemy obrót koła kierownicy w stosunku do układu, w stosunku do kierownicy na ekranie. Ja tutaj mam czułość kierownicy na maksa. Tak sobie po prostu ustawiłem. Domyślnie gdzieś jest ona tutaj. Można ją sobie zostawić w takiej pozycji, no w sumie nie jest źle. Ja właściwie no, nie widzę większej różnicy. Mogę sobie nawet zostawić gdzieś w tej połowie, no, ale to jest akurat nieważne teraz. Główną rolę tutaj właśnie ustawienia kierownicy do tego, co się dzieje nam na ekranie, wchodzi właśnie ta nieliniowość układu sterowania. Ja tutaj mam ją całkiem przesuniętą na lewą stronę, ponieważ tu ona mi się sprawdza i już Wam pokazuję, jak to wygląda u mnie teraz na ekranie. Moi mili, popatrzcie, o co tutaj chodzi. To jest moje koło z mojego kontrolera i to jest koło kierownicy. Ja postaram się zobrazować Wam to tak, żebyście widzieli i moje koło, i koło kierownicy. Nieliniowość ustawia się właśnie w ten sposób, aby obrót koła był wprost proporcjonalny do obrotu koła na ekranie. Popatrzcie, teraz mam pozycję 0. Skręcam. Ramię kierownicy jest, teraz ma obrót, proszę bardzo, ramię kierownicy jest do góry i na ekranie spójrzcie, ramię kierownicy jest do góry. Ramię kierownicy, lewe ramię kierownicy jest do góry. I gdy obracam pełny obrót skrętu, ramię ma być w tej samej pozycji jak i na kole, tak i na ekranie. Czy to widać? Mam nadzieję, że tak. I jeszcze raz, w drugą stronę. To po prostu musi ze sobą grać. Widzicie? Kierownica jest ustawiona tak samo jak i na ekranie, tak i na moim kole kontrolera. Pozycja 0. Lewe ramię, prawe ramię, pokażę to tak na wprost. Wiadomo, że dalej obracając koło może się to nie zgadzać, ze względu na to, że promień, przecież kierownica ciężarówki jest, ma o wiele większą średnicę niż koło mojego kontrolera, ale najważniejsze jest to, że przy całkowitym już obrocie ramię musi się zgadzać z tym, co jest na ekranie.
oraz początkowo, gdy kierujemy, ramię również musi się zgadzać. I tutaj może również i przy pełnym, przy półobrocie. Proszę bardzo. Tak to ma właśnie działać. I teraz tak. Wracam z powrotem do gry. Pokażę wam teraz konsekwencje tego. Jeszcze raz. Tutaj źle sobie nacisnąłem opcję. Gdybym tą nieliniowość... Gdzie tutaj jest ten kontroler? Proszę bardzo. Gdybym tą nieliniowość teraz sobie ustawił na maksa. Wracam. Proszę, teraz mam spartaczoną nieliniowość. Popatrzcie, co się teraz dzieje z jednym i drugim kołem. Ramię już powinno być w górę. Widać, na ekranie ono nie poszło. Proszę bardzo. Ile ja się tutaj muszę nakręcić na kontrolerze, żeby tam coś uzyskać. Widzimy, że jest to całkowicie niespójne. Jeszcze na chwilkę wrócę do skrzyni biegów, która jest, że tak powiem, drugoplanową częścią mojej prezentacji. Pokażę wam skrzynię biegów. Skrzynię biegów mamy, troszeczkę się zmieniło, bo mamy teraz 4 skrzynie biegów. Ja akurat używam automatyczną, ponieważ do profilu mojej kierownicy wykorzystuję Hick Shifter, czy jak się to poprawnie mówi, dla automatycznej skrzyni biegów. Działa to mniej więcej tak jak skrzynia sekwencyjna, tylko z tą różnicą, że tylko raz przesuwam joystick do przodu, aby mi wchodziły biegi coraz wyższe przełożenia. Jeżeli chcę manewrować do tyłu, daję drążek skrzyni biegów do tyłu. W moim przypadku jest to normalna czwórka, jeżeli chodzi o przód, jest to normalna trójka i na takiej zasadzie ja się po prostu poruszam w grze. Oczywiście skrzynia manualna i tak dalej, jest tego tutaj troszkę, no ale to jest taka opcja drugorzędna. Pytacie mnie również, jak ustawić lewarek skrzyni biegów, jak ustawić te biegi. Nie wiecie, o co chodzi. Ci, którzy nie mają do czynienia z Logitechem, muszą się użerać starszymi kierownicami. Pokażę wam fajną alternatywę na stronie producenta, ona jest. Muszę wyjść z gry. A więc, jak mówiłem, opcja dla tych, którzy nie umieją sobie ustawić lewarka skrzyni biegów, na stronie producenta www.scania-driver-game.com możecie pobrać sobie już gotowe pliki konfiguracyjne. Jest tutaj kilka opcji. Który układ wam się podoba wrzucenia biegów, to po prostu sobie pobieracie, wystarczy kliknąć na czerwony odnośnik, pobierz pliki konfiguracyjne, pobiera się i ładujemy to w moje dokumenty Scania Truck Driving Simulator, ukośnik profil, profile ID. Oczywiście w tym folderze w danej chwili możemy mieć tylko jeden z tych plików. Jeden wykluczy drugi, jeżeli wsadzimy tam dwa pliki. I jaka konfiguracja skrzyni biegów nam się podoba? Standardowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, wsteczny, toggle 1, to znaczy przycisk numer 1 do przeskoczenia na następny poziom, czyli kolejnych biegów, 7, 8, 9, 10, 11, 12, wsteczny, czyli standardowa skrzynia manualna co bieg. Następna konfiguracja 1, 3, 5, 7, 9, 11, wsteczny. Idealna konfiguracja, jeżeli często jeździmy właśnie pustym ciągnikiem. Toggle, czyli następna konfiguracja. 2, 4, 6, 8, 10, 12, wsteczny. Idealna konfiguracja skrzyni biegów, gdy często jeździmy właśnie z pod obciążeniem, czyli z naczepą. Wtedy naciskamy dowolny guzik na klawiaturze i przeskakujemy z tej skrzyni na tą skrzynię. Bardzo super rozwiązanie. Działa na pewno, ja sprawdzałem, także zapewniam was, że działa przynajmniej na Logitech G27. Na pewno też będzie działało na Driving Force, na pewno też będzie działało to na G25. Nie wiem jak resztami kierownicy, ponieważ no ja po prostu powiem wam, no nie mam wszystkich kierownic w domu i nie mogę tego przetestować. Nie mogę dać wam słowo, czy będzie to u was działać, czy nie. I tutaj następna konfiguracja. Poza tym strona jest bardzo fajna. Możemy tutaj zapoznać się z
podstawami gotowe konfiguracje, możemy sobie ściągnąć zaawansowane konfiguracje, własny sprzęt. Wszystko tutaj jest na stronie producenta. Wystarczy tylko kliknąć tam, gdzie trzeba i wszystko jest jak na tacy. No ale oczywiście po co spojrzeć, wystarczy zadać pytanie wujkowi Bokunowi, zabrać mu jego wolny czas, a wszystko jest na tacy, wszystko jest pod nosem. Wystarczy tylko się rozglądnąć i sam producent dostarcza nam bardzo wiele informacji. Jest tutaj wszystko napisane, jak zmodować grę i tak dalej, i tak dalej. Po prostu musicie w swoim zakresie tutaj pokopać. Ok, to wszystko, co chciałem Wam na dzisiaj w tej prezentacji pokazać, a jeszcze na koniec dorzucę mały gameplay z gry. Otóż manewr cofania na moście w sytuacji podbramkowej. Ok, to wszystko na dziś. Zapraszam do gameplayu. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że pomogłem. Przynajmniej chociaż w 1%.